Nowe Renault Clio uważnie obserwuje otoczenie i w razie potrzeby w każdej chwili służy odpowiednią pomocą. Wyposażono go m.in. w aktywny system awaryjnego hamowania. Ten system wspomagający kierowcę wykorzystuje kamerę i radar umieszczony z przodu samochodu do mierzenia odległości od poprzedzającego pojazdu. W niektórych wersjach wyposażenia aktywny system hamowania awaryjnego wykrywa także rowerzystów i pieszych. Jeżeli wskutek Twojej nieuwagi kamera i radar wykryją ryzyko zderzenia, system wygeneruje alert umożliwiający podjęcie interwencji. W ostateczności, w najbardziej skrajnych sytuacjach, układ może sam zainicjować hamowanie, a nawet spowodować zatrzymanie pojazdu. Ze względu na kluczową rolę w dziedzinie bezpieczeństwa, aktywny system awaryjnego hamowania jest automatycznie włączany po każdym uruchomieniu pojazdu. Jeśli jednak z jakiegoś powodu chcesz wyłączyć układ, w systemie EasyLink otwórz menu ustawienia, kliknij kolejno zakładkę Pojazd i menu Systemy wspomagające kierowcę, a następnie ustawienie Aktywny system hamowania. Aktywny system awaryjnego hamowania będzie wykrywał poruszające się pojazdy, gdy Twój samochód jedzie z prędkością od 7 do 170 km na godzinę. Natomiast pojazdy stojące są wykrywane wtedy, gdy jedziesz od 7 do 80 km na godzinę. Piesi i rowerzyści są wykrywani przy prędkości jazdy od 7 do 80 km na godzinę. Jeżeli układ wykryje ryzyko zderzenia z użytkownikiem drogi znajdującym się przed Tobą, na tablicy wskaźników zostanie wyświetlona ta grafika oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Musisz wtedy ominąć przeszkodę albo zahamować. Jeżeli postanowisz hamować, a aktywny system awaryjnego hamowania stwierdzi, że ryzyko kolizji nadal występuje, siła hamowania zostanie automatycznie zwiększona. Zobaczmy teraz, co się stanie, kiedy nie zainterweniujesz w celu uniknięcia zagrożenia. Jeżeli mimo ostrzeżenia wizualnego i dźwiękowego nie zahamujesz ani nie wykonasz manewru omijającego przeszkodę, aktywny system awaryjnego hamowania sam się włączy i rozpocznie hamowanie. Operacja może nawet zatrzymać pojazd. Jeśli system faktycznie zatrzyma pojazd, musisz od razu nacisnąć pedał hamulca, ponieważ układ nie podtrzyma stanu zahamowania. Zależnie od prędkości i odległości od zagrożenia, alertowi może towarzyszyć awaryjne zahamowanie. Aby aktywny system awaryjnego hamowania działał poprawnie, dbaj o sprawność techniczną oraz czystość radaru i kamery. W pewnych warunkach, np. w trakcie silnego deszczu lub przy słabej widoczności, może dojść do zakłócenia pracy aktywnego systemu awaryjnego hamowania. W takim przypadku na tablicy wskaźników pojawi się ta ikona. Aktywny system awaryjnego hamowania w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i otoczenie pojazdu. Pojawienie się tych ikon na tablicy wskaźników oznacza, że aktywny system awaryjnego hamowania wykrył usterkę. W celu rozwiązania problemu skontaktuj się z przedstawicielem Renault. Teraz już znasz wszystkie zalety aktywnego systemu awaryjnego hamowania, który dla wygody obsługuje się przyciskami na kierownicy. Życzymy szerokiej drogi w nowym Renault Clio.